19 listopada wspominamy świętą Mechtyldę z Hackerborn, dziewicę. Średniowiecze, a zwłaszcza XIII wiek, wciąż odkrywa przed nami swoje tajemnice. Papież Benedykt XVI wielokrotnie podkreślał, że był to czas niezwykłych kobiet. Aż cztery z nich, z tego trzy uznane za święte, żyły jednocześnie w cysterskim klasztorze w Herfcie, w środkowych Niemczech. Jedną z nich była Mechtylda z Hackerborn, która urodziła się w 1241 lub 1242 roku na zamku w pobliżu Halberstadt w szlacheckiej rodzinie spokrewnionej z cesarskim rodem Hohenstaufów. Jej starsza siostra, Gertruda z Hackerborn, we wczesnej młodości wstąpiła do klasztoru w Rodersdorf. Kiedy Mechtylda miała 7 lat, matka, jadąc z wizytą do starszej córki, zabrała ją ze sobą. Dziewczynce tak spodobało się życie w klasztorze, że za zgodą matki i ksieni została tam i rozpoczęła naukę w klasztornej szkole, która słynęła z bardzo wysokiego poziomu. Po kilku latach, osiągnąwszy odpowiedni wiek, Mechtylda wstąpiła do klasztoru. Było to prawdopodobnie w roku 1258. W tym samym roku jej siostra Gertruda Opatka, nazywana tak dla odróżnienia od świętej Gertrudy Wielkiej, piastująca urząd ksieni w latach 1251-1292, przyniosła klasztor do Helfte pod Eisleben, późniejszego miasta Lutra. Być może fundacja powstała dzięki rodzinie obu sióstr w okolicach ich rodowego zamku. W nowym klasztorze siostra Mechtylda zajmowała się szkołą dla dziewcząt oraz, z racji pięknego głosu, była kantorką konwentu. Szybko została mistrzynią nowicjatu. To jej opiece została powierzona Gertruda Wielka, przyjęta do szkoły w 1261 roku jako 5-letnia dziewczynka. Obie przyszłe święte mistyczki były bardzo zaprzyjaźnione. Drugą słynną zakonnicą, którą prowadziła duchowo mistrzyni Mechtylda z Hackerborn, była jej imienniczka, także przyszła święta, Mechtylda z Magdeburga, autorka 7-tomowego dzieła Spływające światło boskości, która w wieku około 60 lat przeniosła się z klasztoru Beginek do cysterek w Helfcie. Obie święte Mechtyldy oraz drugie dwie imienniczki, święta Gertruda Wielka i Gertruda Opatka, to wspomniane na początku cztery niezwykłe zakonnice z Helfty. Opiekę duchową nad klasztorem w Helfcie pełnili dominikanie. Zwłaszcza ojciec Henryk z Hall rozbudził wśród sióstr szczególne zamiłowanie do modlitwy. Mechtylda z Hackerborn tak ukochała kontemplację, że osiągała stany mistyczne, przeżywała zachwyty i objawienia. Pan Jezus pokazywał jej swoje serce, uczył, jak prosić je o łaski. W jednym z objawień połączył serce Mechtyldy ze swoim na znak tego, że mają stanowić jedno. W innym objawieniu pozwolił Mechtyldzie złożyć głowę na piersi, jak świętemu Janowi w czasie ostatniej wieczerzy, i słyszeć bicie boskiego serca. Mechtylda obcowała z Chrystusem jak ukochana oblubienica z oblubieńcem. Była jedną z pierwszych propagatorek kultu Najświętszego Serca Jezusowego, podobnie jak święta Gertruda Wielka, wspominana 16 listopada. O swoim nabożeństwie do serca Pana Jezusa święta Mechtylda powiedziała: gdyby trzeba było opisać wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymałam od kochającego serca Boga, trzeba by księgi grubszej niż brewiarz używany w jutrzni. Pamiętajmy, że w tamtych czasach księgi były kopiowane ręcznie, zajmowały więc objętość znacznie większą niż obecnie. Mistyczka ta miała również objawienia Trójcy Świętej oraz Maryi i Świętych, między innymi Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu. Obcowała także z duszami zmarłych, i to nie tylko mieszkańców nieba, ale także potępionych i przebywających w czyśćcu. Mechtylda z Hackerborn nie pozostawiła po sobie pism, poza kilkoma listami. Podobno swoimi przeżyciami zaczęła się dzielić dopiero w okresie choroby, czyli przez ostatnich 8 lat życia. Było to już po śmierci Gertrudy Opatki, kiedy jej następczynią w Helfcie została Zofia z Kwerfurtu. Nowa ksieni poleciła dwóm siostrom spisywanie wypowiedzi Mechtyldy o jej doświadczeniach duchowych. Zapiski te zostały uporządkowane przez Gertrudę Wielką i zachowane do dzisiaj jako 5-tomowe dzieło Liber Specialis Gratiae, Księga Specjalnej Łaski. W ciągu wieków książka ta została przetłumaczona na wiele języków i była czytana przez pokolenia.
We Wrocławiu zachował się egzemplarz polskiego przekładu wydanego w 1645 roku we Lwowie przez Jakuba Gawata pod tytułem Zwierciadło duchownej łaski. Mechtylda zmarła w Chelwcie 19 listopada 1299 roku po przyjęciu sakramentów. Zapisano jej słowa o tym, że odchodzi, ofiarowując swoje serce Zbawicielowi i zanurzając je w jego sercu. Formalnej kanonizacji nie było. Odbiera jednak cześć ołtarzy, zwłaszcza w Niemczech, a także w zakonach cysterskich i benedyktyńskich. Za świętą uznaje ją nie tylko Kościół katolicki, ale także kościoły ewangelickie i anglikańskie. Klasztor w Chelwcie, gdzie w XIII wieku mieszkały trzy święte mniszki, uległ zniszczeniom, zwłaszcza w okresie reformacji. Pod koniec XX wieku został jednak odbudowany. Zamieszkały w nim cysterki. Przy klasztorze znajduje się kościół, dom zakonny i dom pielgrzyma. W kościele zwraca uwagę tabernakulum, które zgodnie z tradycją klasztorów cysterskich ma formę gołębicy z szeroko otwartymi skrzydłami, która trzyma nóżkami cyborium mieszczące Najświętszy Sakrament. Podczas konsekracji kościoła w 1999 roku w ołtarzu zostały zamurowane relikwie świętej Jadwigi Śląskiej, dar Kościoła Polskiego. Módlmy się. Panie Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Mechtyldę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.